Siemano, witam wszystkich. Gadka z kuchni, z tej strony Dave. I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat dla mnie ciężki, temat, o którym nie chciałem za bardzo rozmawiać. Zastanawiałem się bardzo długo, czy nagrać o tym, czy poruszyć ten temat, czy po prostu puścić go w zapomnienie, ale uznałem, że po pierwsze z kompleksami walczy się najłatwiej albo się z nich śmiejąc, albo o nich po prostu rozmawiając wprost. A że wyzbyłem się już tego kompleksu, no to mogę o nim troszkę bardziej porozmawiać, zagłębić się, tak rozwinąć i pokazać Wam także, jak niektórzy z nas postrzegają kompleksy. U mnie zawsze to była klatka, była takim moim kompleksem. Już teraz trochę zaczyna wyglądać lepiej, ale zaraz przejdziemy do tego. Kompleks to może być coś takiego, co po prostu dla Was przeszkadza, a nikt z Waszego otoczenia nie widzi problemu, nie zauważa żadnego dosłownie mankamentu w tym, gdzie wy widzicie, że jest jakiś wielki problem. U niektórych to mogą być lekko odstające uszy, że dla nich wydają się, że to są jak radary, które odbierają dwójkę. U niektórych to może być, nie wiem, jedna łapa jest za duża, druga jest za mała, gdzie tak naprawdę większość tego nie zauważy, no ale to może być kompleks. Za dużo tłuszczu, za mało tłuszczu, za dużo mięśnia, za mało mięśnia, może być ich masa. No i wiele osób sobie z nimi nie radzi. No i tak jak powiedziałem, jeżeli chcecie sobie jakoś poradzić z kompleksami, to chyba najlepszą drogą, oczywiście oprócz rozmowy z osobą z zewnątrz, która Was nie zna i zna się na tym, czyli z psychologiem i tak dalej. Nie wstydźcie się chodzić do psychologa, jeżeli macie potrzebę, śmiało, to już nie te lata, że nazwał Was, wiecie. To jest po prostu osoba, która ma Wam pomóc. No ale wracając do tematu, no albo się śmiać z tego, tak? Śmiać się, zrobić z tego żart, a jak ludzie zobaczą, że cię to nie rusza, no to przestaną też o tym mówić. Chociaż ty, ludzie, tak jak powiedziałem, często tego nie widzą, a ty to widzisz. Dlatego ciężko jest tak naprawdę śmiać się z tego i udowadniać coś, co nie istnieje w ich oczach, o tak. No ale niektórzy są tacy, że zauważą ten kompleks i tą szpileczkę będą ciągle tak leciutko wbijać, prawda? Będą tak podtykać, szczególnie w tym naszym kochanym fit świecie i ogólnie nie wydaje mi się, że tylko w fit świecie, tylko po prostu w świecie, bo ludzie są jacy są. No, ale przechodząc do ginekomastii. Czym jest ginekomastia? To jest po prostu przerost gruczołów i jak możemy się jej nabawić. Ginekomastię możemy mieć po prostu od urodzenia. Mamy niefart, wybraliśmy złych rodziców, lipa, mamy ginekomastię. Trudno. Może być też lipomastia. Niektórzy to mylą, po dłuższej redukcji to schodzi. Więc tutaj możemy zrobić USG i sprawdzić, czy to jest lipomastia, ginekomastia i tak dalej. Także po redukcji, jeżeli zeszło, tak naprawdę zeszło, bo będziecie czuć dalej, jeżeli zostało, no to wtedy zostaje Wam już tylko skalpel. Dlaczego mówię, że tylko skalpel? Ponieważ czy prędzej, czy później to będzie widoczne. Szczególnie jeżeli jesteście zawodnikami sportów sylwetkowych, tak jak ja, to na scenie, czy prędzej, czy później to się troszkę rzuci, mimo tego, że wiecie, jak bardzo dużo uwagę zwracam na hormony, wiecie, jak często chodzę do diagnostyki, wiecie, jak często sprawdzam, badam estrogen, jak kontrolowałem estrogen, prolaktynę, progesteron, czyli te wszystkie hormony, które mogą na to wpływać. I tak u mnie się to czy prędzej, czy później pojawiło. Dlaczego mówię, czy prędzej, czy później? Ponieważ u mnie ginekomastia nie była spowodowana i nie powstała podczas używania środków, tylko rozwinęła się, gdy zacząłem te środki używać i gdy moja masa mięśniowa też się rozwinęła, tak? Czyli im byłem większy, to tak naprawdę ta ginekomastia też trochę rosła. Mimo właśnie używania tych wszystkich armideksów, symeksów, letrozoli i tak dalej, są niektóre protokoły, które mówią, że letrozol może zabić i tak dalej, no w pewnym momencie już nie ma opcji. To jest też takie zakrywanie, bo tak jak powiedziałem, czy prędzej, czy później u większości, z tego co widzę, jeżeli macie ginekomastię, to czy prędzej, czy później będziecie musieli ją wyciąć. Więc tak to wygląda, tak to się dzieje i kiedy to się u mnie stało? U mnie to się stało, gdy przyszło liceum, wcześniej byłem lekkoatletą, tak jak poruszałem już w niektórych materiałach i to były takie lata, wiecie, osiemnastki, czyli większe imprezki, troszkę więcej alkoholu, troszkę więcej śmieciowego jedzenia, gdzie teraz młodzież aż tak nie imprezuje. Zauważyłem, że dużo osób właśnie ma jakąś tam pasję i tak dalej. No już aż takich imp nie ma, jak my kiedyś robiliśmy. Tam opowiadają, ale jak opowiadają, to masz takie... Ty rozwarabiałeś, stary. No, ale Dawciu mocno się stył wtedy.
I Dawciu, jak się stył, no to złapał tą ginekomastię. Ja myślę, że miałem już ją wcześniej, po prostu dziękuję dla moich rodziców, bo myślę, że miałem ją od urodzenia, bo cały czas zawsze tak moja klatka, nawet jak na WF-ie biegaliśmy tam, wiadomo, zdejmowało się koszulki, bo byłem lekkoatletą, to robiło się sporo tych kilometrów biegając, to zdejmowało się koszulki, biegało bez koszulek i tak zawsze klatka jakoś była, więc myślę, że ona już była wcześniej, no ale jak się roztyłem, to ona zaczęła po prostu jeszcze bardziej eksplodować, że tak to nazwę. No i tak jak mówiłem, używam różnych środków zapobiegających, zapobiegawczych i oczywiście nie zachęcam do korzystania z żadnych środków anabolicznych, broń Boże, nie, zawsze skonsultuj się z lekarzem, jeżeli to jest Ci potrzebne, wiadomo. Więc wracając do tematu, no i na scenie przez jakiś czas nie było tego widać, ale już w lutym zauważyłem, że na scenie jednak, no wiadomo, mimo tych perypetii, które się tam działy, możecie zobaczyć inny materiał, tam materiał się nazywa, no materiał jest po prostu po zawodach Roberta Piotrkowicza na miniaturce, jestem w koszulce NPC, także możecie sobie zobaczyć, co tam się działo i tak dalej. No i tam już zauważyłem, że ta lekka ginekomastia była widoczna, ale jeszcze nie była aż tak straszna. No i teraz pytanie, dlaczego nie wystartowałem u pana Roberta w tym, w tych zawodach, tak, tych, co były teraz. No właśnie dlatego, ponieważ miałem zabieg. 9 miałem zabieg, czyli miesiąc temu. Ponad miesiąc temu, tak, bo miesiąc i tam 3 dni, prawda? Dobra. No to jak to wygląda, tak? Na początku macie kontrolną wizytę. Minikox nagrywał materiał, także jeżeli chcecie zobaczyć jego punkt widzenia i jak u niego to się goiło i tak dalej, no to możecie wejść do niego na kanał i zobaczyć. Ja tutaj powiem swoją wersję i jak to u mnie wyglądało dokładnie. Też opowiem porównując z innymi przypadkami, o których słuchałem i o których się dowiadywałem, bo wiadomo, zawsze warto się dowiedzieć przed zabiegiem co i jak. Więc miałem konsultację chyba 2 albo 1, nie pamiętam dokładnie, to była pierwsza konsultacja, jedziecie tam, lekarz was bada, sprawdza, patrzy, pyta i tak dalej. No i oczywiście tutaj od razu bądźcie, mówcie wprost dla lekarza, że jeżeli jesteście sportowcami i używacie czegoś, to używajcie, znaczy używajcie, to po prostu powiedzcie dla lekarza, że no jesteście na środkach, tak, żeby nie było problemu. I lekarz daje wam, lekarz dla mnie powiedział, że na lewej stronie jest większe, na prawej jest mniejsze, powiedział jak to będzie wyglądało, powiedział koszta i powiedział koszta do tego kamizelki. Kamizelka, którą zakładasz, za chwilę do niej przyjdzie. Koszt zabiegu to była Klinika Miracki, nawiasem, w Warszawie. Koszt zabiegu to był 7000 zł i zapytał, kiedy chce, tak. Ja mówię, no jutro. Tak wiecie, zażartowałem. On mówi, nie, no jutro to nie, bo jutro mam już zabieg zaplanowany, ale 9, no to czyli tydzień praktycznie, no to mówię, spoko. Ja już przed tym wiedziałem, że będę miał ten zabieg, tak, że będę go robił, więc wszedłem sobie na mostek troszeczkę parę dni wcześniej i byłem na takim po prostu mostku, tak. Na mostku byłem aż do chyba 20 tam któregoś, no jakoś dopiero około 20 dni, czy no około 4 tygodni jestem na okresie, w okresie masowym obecnie, czy 3 tygodni, 3, wcześniej, bo już mogłem ćwiczyć, dobra, przejdziemy do ćwiczenia potem, no ale jakoś tak. I tutaj też będzie troszeczkę różniła się moja opinia od opinii Maćka i od tego, co lekarz mu powiedział, kiedy ćwiczyć i tak dalej, no ale zaraz do tego przejdziemy. Dobra, zabieg rozpoczynamy tak, że jak wygląda zabieg ogólnie, no... Wiele osób pyta, czy będzie bolało, czy jest to przyjemne. No nie jest to przyjemne. No ktoś ci, wiecie, tak jak kiedyś chodziło się śmieszne zabawy w gimnazjum, ciąganie za suta, no to to jest takie ciąganie za suta, tyle że macie macie znieczulone. Znieczulenie miałem miejscowe, czyli cały czas byłem, czułem wszystko, widziałem wszystko i tak dalej. Za każdym razem pan doktor i tam była asystentka pytali, bardzo mega podejście, powiem, że Klinika Miracki naprawdę. No podejście, a czy w stópki panu zimno, a czy boli, a czy może coś tam, może troszeczkę mniejsze znieczulenie, większe znieczulenie. No i za każdym razem jak po prostu, no ja powiedziałem, że jeżeli będzie już bolało, no to po prostu powiem, że jeżeli będzie taki ból przesadny, no i tam chyba z 2 razy powiedziałem, bo naprawdę już czułem to, tak. Nie było jeszcze takiego bólu, ale nie chciałem grać też chojraka, że wiecie, o ja to przetrwam i będę tam, no bo to nie ma sensu.
No i na początku tam, wiecie, wbijał igłę w klatkę, czego ja nienawidzę. Kulturysta, który nienawidzi igieł. No tak, nienawidzę igieł w klatkę. No nie ma opcji. No mam jakieś takie obrzydzenie i po prostu jak biją mi te... Nie, aż sobie jak przypominam, to mam takie... Ale potem musiałem się przemóc i za chwilę o tym porozmawiamy. Dobra. Wróćmy do zabiegu. No i przez cały zabieg rozmawialiśmy ogólnie z lekarzem. Gadki było wszystkim tam o sporcie, o tym, ile osób do niego przychodzi, jakie ma zabiegi, jak często przychodzą faceci. I mówił, że coraz częściej i coraz bardziej mu się to podoba, że faceci również walczą ze swoimi kompleksami, a nie tylko oni gadają i grają chojraków, tak? No bo wiecie, ja na przykład jak nakładałem, tak jak teraz, obcisłą koszulkę, no to miałem sute jak wentyle od Jelcza i mi się to bardzo nie podobało, no było brzydko. A teraz no, od razu klatka się zaokrągliła, jest zupełnie inny kształt, powiem wam. Zresztą na miniaturce będziecie mogli zobaczyć, a jak nie, to zapraszam na mój Instagram, davykkk, kształt klatki zmienił się mega. Ok, teraz co do czasu trwania zabiegu. Niektórzy powiedzą wam, że wycięcie ginekomastii to jest 40 minut. I teraz popatrzcie na zdjęcia tych osób, które mają 40-minutowy zabieg. Za każdym razem klatka jest mega sina, przez wiele dni zbiera się tam płyn, zbiera się tam krew i tak dalej. U mnie zabieg samego wycięcia ginekomastii trwał 2 godziny. 2 godziny wycięcie ginekomastii samej. Do tego jakbym miał lipomastię, czyli, bo możesz mieć gino i jeszcze lipo, to trzeba to wypalić. I jeżeli wypalasz lipo, to powinno trwać, on powiedział, co najmniej 3 godziny. Więc jeżeli lekarz się spieszy, to potem wychodzą właśnie z tego takie kwiatki i musisz się goić dłużej. Okej. Okay. Oczywiście ja, tak jak powiedziałem, dla lekarza uświadomiłem, że jestem na środkach. Zapytałem, czy muszę zejść. Powiedział, że nie, ponieważ mój organizm jest przyzwyczajony i tak, czy tak szybko ze mnie nie zejdzie to wszystko. No i taka prawda, no jeżeli jesteś na długim teściu, no to wiadomo, że w tydzień, nawet jeżeli wbiłeś dzień wcześniej, no to nie ma opcji, żeby to wszystko zeszło. No, badania jakie musicie zrobić, bo daję wam oczywiście takie listy, gdzie no, oczywiście jest morfologia, wątrobowe, grupę krwi musi waszą znać, lipidy też były. I z takich ciekawszych, no to oczywiście badania na żółtaczkę, HIV i tak dalej. No i oczywiście wyszło na szczęście, że nie mam owych, także jest git, jest git. To już było, powiem wam, że tak jak zobaczyłem, mówię, jest dobrze, nie ma. Nie ma niczego. No to jest takie ciekawe doświadczenie, wiecie, pierwszy raz to robicie i no. Także te wyniki wysyłacie do, jeszcze żelazo trzeba sprawdzić, ferytynę na pewno, i wysyłacie to do niego na maila, znaczy do sekretariatu, oni to zapisują i tak dalej, i wyniki wyszły naprawdę bardzo fajne, mimo że ja byłem praktycznie dopiero co po redukcji, to naprawdę wyszły spoko wyniki, no ale dobra, przechodzimy dalej, także to musicie zrobić, to musicie, no przede wszystkim dla ich bezpieczeństwa, no bo się zarazić takim czymś, trochę lipa. Dobra, poszywał mnie i tak dalej, i tutaj śmieszna sytuacja, którą opowiem. Ja mam straszne obrzydzenie, bo wszystko może być, ale jak zobaczę takie na żywo rzeczy mięsne, no bo widziałem dużo rzeczy, rozbite butelki na głowie, pocięte ręce, no różne, różne rzeczy się w życiu widziało, sam mam masę blizn, nie ciąłem się tylko po prostu od zabaw, od zaczepek i tak dalej. No i zobaczyłem, po prostu pytam lekarza, czy to jest duże. On mówi, no jak chce pan, to pan może zobaczyć, mogę nawet zapakować. Ja się zaśmiałem. Znaczy on też się zaśmiał, wiecie, no taki fajny żart trochę dla rozluźnienia. Oczywiście zanim wstałem, kazał mi troszeczkę posiedzieć, bo wiadomo, tego znieczulenia było tam sporo. I no mówię, jak to czułem jeszcze, czy szybko wtrącę, no jakby ktoś lekko ciągnął cię za sutek, to jest po prostu martwe wtedy, nie czujesz tego tak. Najbardziej czułem te, wiecie, znieczulenie chyba, po prostu jak było wbijane, a potem już czułem naprawdę spoko wszystko, nie było bólu. Okej, okay, no i mówi, że jak pan chce, to może pan zobaczyć. Ja mówię, wolę nie. No i on mówi, że wiesz, no spore, no jest, że jest spore. I powiem wam, że od tego momentu nie tknę mielonych, nie ma opcji, żeby mnie ktoś namówił na mielonego, bo coś mnie podkusiło i popatrzyłem na to i tak jak popatrzyłem, no to historia z zawodów się powtórzyła i po prostu dobrze, że kosz stał blisko, bo była tragedia, powiem wam, no obrzydza mnie coś takiego, no ale dobra, wyszedłem,
rozmowę z lekarzem. Wiadomo, wcześniej dostałem już instrukcję, kiedy ćwiczyć, kiedy co robić i tak dalej. I dostałem jeszcze kamizelkę. Kamizelki kosztuje jest około 400 zł. I jak myślicie, że potrzebujecie rozmiar 2XL i tak dalej, to nie. 2XL to już jest dla takich 150-kilowych słoników. Dla Was L-ka, ja miałem L-kę. Co mnie zdziwiło, no bo zapinał mnie w tą L-kę i mówię, no oczywiście to musi być ciasno, to musi Wam to zgniatać, żeby nie było tu ruchu, no ale było naprawdę przydatne. No i tak, i zapytałem, kiedy mogę się ruszać i tak dalej, on powiedział, jeżeli chce Pan iść na spacer, to może Pan to robić nawet jutro, więc od razu następnego dnia sobie poszedłem pospacerować po prostu po bieżni, bo nie chciałem nic tam na podwórku chodzić, jeszcze zresztą czułem się taki obolały, więc sobie pochodziłem powoli po bieżni. Zresztą fajne było uczucie, jak wiecie, jak jesteście po zabiegu i po prostu możecie się ruszać. Nie byłem wcale omdlały, nie byłem jakiś byłem obolały, no bo wiadomo, zasnąłem na plecach, co jest dla mnie bardzo dziwne. No i co do treningów, powiedział do mnie tak, nogi może Pan leciutko robić, ale zresztą bym się wstrzymał. Klatkę dotknąłem pierwszy raz. Byłem 3 treningi, czyli 2 tygodnie temu i bardziej ruch, czyli bardzo szybko się pogoiłem. Ogólnie ja robiłem sobie takie FBW, czyli na przykład wznosy na maszynie robiłem na takim ruchu, prawda, żeby na tyle, ile mogę, prawda, na tyle, ile, żeby nie zerwać nic tutaj, nie, jeżeli czułem jakikolwiek dyskomfort, stawiałem. Tak samo tutaj, wiecie, tak samo na bramie mogłem sobie uginanie robić, czy wiecie, kickbacki lekkie. Także coś tam zawsze mogłem robić. To było chyba już po 4 dniach, że leciutko mogłem robić. No i łydki oczywiście, do tego jakieś prostowania. Nie robiłem suwnicy, bo bałem się o nacisk i żadnych przysiadów. No i oczywiście nie robiłem pleców. Mimo, że ruch przyciągany, potem zauważyłem, że ten na tył barku, jak tak robię, to mogłem zrobić. No ale to po paru dniach. Także tak to wyglądało co do treningów i no, u mnie to się zagoiło bardzo szybko, nie było żadnej opuchlizny, dlatego bardzo się cieszę, że wybrałem akurat tą klinikę i tego lekarza. Nie było żadnych siniaków, nie było żadnych podrapań. Od razu drugiego dnia, jak wysłałem zdjęcia dla znajomych, to mówią, tam miałeś cokolwiek robione? Naprawdę. I blizny, nie mam widocznych blizn. One są po prostu zrobione tak fajnie, że są tutaj. I są tak delikatne, że ich po prostu zupełnie nie widać. Także myślę, że warto wydać troszeczkę więcej pieniążków, szczególnie, że kontakt potem z lekarzem jest świetny. Okej, o co chodzi z samemu wbijaniem sobie igły w klatkę? W pewnych przypadkach może się zbierać płyn. To nie jest ropa, może oczywiście tam napływać też krew i ten płyn można wyciągnąć. Tylko, że no, najlepiej, żeby zrobił to chirurg, ale on powiedział do mnie, zapytał, czy kiedyś ściągałem ropę i tak dalej. Ja widziałem zresztą, ściągałem sobie kiedyś ropę, jak miałem stan zapalny w barku. I nie polecam tego, oczywiście od razu mówię, no ale robiłem to niejednokrotnie, robiłem to też dla paru osób. Nie jestem lekarzem, od razu mówię, nie polecam tego, jeżeli macie dostęp do chirurga, ale obecnie wiecie, jak to jest, to zastosujcie i udajcie się do chirurga. I ja u niego byłem na 2 wizytach, gdzie on mi ściągał to, ponieważ to w pewnym momencie naszło aż tyle tego płynu, że no, to wyglądało, jakby ginekomastia nawróciła. No ale ściągnął ten płyn i znowu było bardzo fajnie, także no, jestem bardzo zadowolony, powiem Wam szczerze. I ściągnąłem ja sam 2 razy, dwukrotnie, tak, dwukrotnie, bo już za trzecim razem jakoś... 4 dni temu próbowałem ściągnąć i już tam nic nie ma, nic już nie nabiera się, więc już jestem pogojony, jestem bardzo zadowolony, jestem szczęśliwy. Także i jak wyciągacie, to on po prostu, no, możecie zobaczyć sobie, tak, jak to Wam wyciągał, gdzie były te kropki i tak dalej, no i no, ciężko się skrzywdzić, ale można, więc jeżeli nie macie w tym wprawy, nie róbcie tego, po prostu idźcie do chirurga, niech tam Wam zrobi, to można zrobić bez USG oczywiście, no bo to no jak wyciągasz, to po prostu widzisz, że leci ten płyn, tak? I co jeszcze? No i to po prostu czuć, że no tak schodzi, tak? No i mówię, ja ogólnie musiałem wyciągnąć to łącznie 4 razy i to było tak, że na początku wyciągnął chyba 12 ml płynów on, potem wyciągnął 7, no to czyli była cały czas tendencja spadkowa, więc ja wyciągnąłem potem 3 i półtorej. I to było właściwie wszystko, co ściągnąłem. Płynu takiego czystego, no bo tam chyba troszeczkę jeszcze było z krwią, no ale nieważne.
Wybaczcie, że taki materiał jest trochę może niesmaczny, ale chcę Wam wszystko dokładnie opowiedzieć. Także co do treningu klatki, wstrzymałem się 3 tygodnie, praktycznie zero, nie ruszałem jej nic. Potem zrobiłem leciutką pompę i dopiero po 4 dniach, no mówię, do tej pory zrobiłem 3 treningi klatki albo 4. Dokładnie, nie mam, mam zapisane w zeszycie, no ale klatkę robię co 3 dni, czyli 2 tygodnie, tak? 9 miałem zabieg, więc łatwo sobie policzyć. Więc bardzo szybko się u mnie pogoiło i bardziej ruch ściągania, czyli na plecy tutaj, był dla mnie problemem niż właśnie klatka, tak? Czego możemy się spodziewać jeszcze? Możemy się spodziewać tego, że będzie nas to oczywiście swędziało, będzie takie dziwne uczucie, no ale jeżeli swędzi, to się goi, tak jak to się mówi. No i no mówię, no ciężki był dla mnie temat, ale jakoś teraz jak to nagrałem, mam takie... No, także... Dzięki, że byliście ze mną tutaj, że wytrwaliście. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz i niebawem bardzo fajny, ciekawy materiał, parę materiałów, ale myślę, że to Wam też się spodoba. No mówię, jeżeli macie jakieś problemy, jeżeli macie jakieś kompleksy, to nie walczcie z nimi na siłę, tylko zajmijcie się nimi.